Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku przerwy na kawę. Słuchajcie. Jedna czwarta sezonu za nami. Jesteśmy po dziewiątej kolejce Premier League. Pierwsze przemyślenia o tym, jak wyglądał ten początek sezonu, bo moim zdaniem, jedna czwarta sezonu to moment, w którym przestajemy mówić o początku sezonu, a zaczynamy już rozmawiać i można już tak pierwsze te spojrzenia na tabelę tutaj sobie spoglądać i wysnuwać pierwsze poważne wnioski. Początek sezonu za nami. Ze mną dziś skład skromny, ale równie potężny, też zwłaszcza patrząc na budowę bicepsu. Mojego dzisiejszego rozmówcy Krzysztof Bielecki. A Akurat nie widać ich w kadrze, więc e, musicie, musicie uwierzyć <laughs> na słowo. <laughs> Dzień dobry, witam serdecznie. E, także ja, Jonasz Zasowski. Jeśli chodzi o pana Macieja Łaszkiewicza, to myślę, że tajemnicą żadną to nie jest. Jeśli ktoś śledzi Twitter Macieja Łaszkiewicza, jest obecnie w Walii. Maciej robi sobie e, trip po. No, chyba na cztery stadiony łącznie odwiedzi. Zresztą Krzysztof, z tego co wiem, niedługo do niego dołączy. Może Krzysztof. A właśnie, e, chciałbym tylko zaznaczyć: na początku będzie segment Small Talk. Więc jeśli Was nie interesuje, nie interesują nasze rozmowy i to, co się tutaj dzieje u nas na kanale, to, to możecie sobie skipnąć do meczów. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście pozostali. E, Krzysztof, opowiedz, co tam się ciekawego dzieje u Macieja i czy ty, ty też będziesz w tym uczestniczył. No tak, tak. Macie jest w Walii, później z Walii udaje się do Birmingham i później z Birmingham udaje się do Sunderlandu. I do Sunderlandu ja również się udaję z małym przystankiem w Newcastle. W ogóle mieliśmy jechać do, do Londynu na mecz Premier League. Jeżeli zastanawiacie się, jak to się stało, że ostatecznie jedziemy zamiast tego do Sunderlandu na, do Sunderlandu na mecz Championship, no to sprawdzajcie vlogi z Sunderlandu, bo na pewno takowe się pojawią. Ale spoiler jest taki, że po prostu lubimy Championship. I wybraliśmy mecz czarnych kotów jako ten bardziej atrakcyjny. No, w międzyczasie myślę, możemy powiedzieć, że też na delegację do Londynu poleciał Łukasz Maciejewski i prawdopodobnie będzie vlog z meczu Chelsea-Arsenal, także z meczu, który dzisiaj sobie będziemy omawiać. Na ten vlog też czekamy. Wszyscy sympatycy Łukasza Maciejewskiego, których mam wrażenie jest najwięcej na naszym kanale, z pewnością będą mieli fajny, fajny content. Jak, jak, tylko, jak Słuch... tylko uda mi się to tak. zmontować, więc jeżeli chcecie zostawić mi trochę motywacji, żeby zmontować szybko, tego, tego Łukaszowego vloga, to być może uda mi się to zrobić na, na środę, ale tylko pod warunkiem, że pod przerwą na kawę będzie 500 łapek w górę. To taki deal. I teraz, tak jest, zostawiajcie koniecznie łapy w górę. I teraz słuchajcie, kolejna informacja. Teraz w tym miejscu na ekranie miało być rozwiązanie naszego starego zakładu, czyli moje Salto, ale tak jak teraz widzicie, wpłacam 5 dyszek na Otos Animal Słudź, czyli na schronisko i na takie stowarzyszenie, które zajmuje się ochroną zwierząt. Wpłacam 5 dyszek, zostawiam też Wam link w opisie do, do zbiórki. Można ich wspierać, do czego serdecznie zachęcam. O co chodzi, słuchajcie, nie udało mi się tego salta zrobić, ale nie dlatego, że nie próbowałem, tylko Jonasz skręcił kark. <laughs> nie, 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 absolutnie, dementuję. Nawet nie, nie zdołałem spróbować, już wam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, ja nie mam ani młodszego rodzeństwa, ani nic. I tak sobie stwierdziłem, że pójdę do tego parku Trampolin, tak no, z buta. Poszedłem dzisiaj, bodaj o godzinie 11 czy 12 i się okazało, że jest rezerwacja, właśnie, sensie się są rezerwacje, zarezerwowane, są wszystkie jakby miejsca na cały dzień. Ku memu wielkiemu zdziwieniu, bo ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że takie miejsca są aż tak oblegane i cieszą się takim zainteresowaniem. Oczywiście to super, ale no nie spodziewałem się zupełnie i całkowity fakap wyszedł. Miało, miało być, miała być nauka salto. Okazało się, że, że wyszło, wyszło kiepsko. Serio, nie spodziewałem się, że aż tak dużo ludzi skacze na trampolinach. I powiem wam, że jak już byłem w tym miejscu, to, to bardzo chciałem spróbować, bo to miejsce wyglądało giga, giga fajnie. Salto z Łodzi w ogóle, jeśli kogoś to interesuje. Ale no składajcie rezerwacje, bo rzeczywiście są są miejsca. No i słuchajcie, jeśli te 5 dyszek na zwierzątka, myślę, że to się bardziej przyda niż jakieś tam moje salto, ale jeśli chcecie, żebym mimo wszystko spróbował w jakiś inny dzień, to piszcie oczywiście w komentarzach. No i ja Was zachęcam, żebyście też wspierali pieski, bo to czy ja zrobię salto, czy nie, to jest pewnie sprawa drugorzędna, a przynajmniej można zrobić coś e, dobrego. E, to tyle. Nie wiem, czy Ty kiedyś Krzysiu byłeś w takim parku trampoli? Nie, nie byłem. Ja raczej z moją mobilnością i moją kwadratowością nie nadawałbym się do skakania na trampolinach. Myślę, że, o, źle, kurde, by się, to... myślę, że źle by się skończyło. To, to ja mam lepszy pomysł. To, to ja myślę, że kiedyś moglibyśmy nagrać vloga z takiego miejsca. E, jak uczymy się robić to myślę, że to by było e. śmieszne. E, albo ogólnie, do no nie wiem, coś ciekawego można by wymyślić. Nie wiem, wrzucam taki pomysł wizowy. Jeśli Wam się podoba, to, to piszcie o tym w komentarzach. A tymczasem, 5 minut minęło, segment słuchajcie, Small Talku zamykamy i przenosimy się do tego, co wydarzyło się w minionej kolejce Premier League. 9 meczów <laughs> mamy do omówienia. Przed nami jeszcze dzisiaj starcie Fulham z Tottenhamem. O tym rozmawiać nie będziemy, ale zachęcamy także do oglądania na Via Play. Bodaj o 21.00 to spotkanie jeszcze się upewni. Tak jest: 21.00 Tottenham kontra Fulham. A my sobie zaczynamy od, no i właśnie, bardzo dużo ciekawych meczów. Mam wrażenie, że może jakoś gigantycznie emocjonująca kolejka to nie była, tak patrząc po wynikach, ale na pewno kilka ciekawych rezultatów. Myślę, że możemy zacząć sobie od tego, co, co przynajmniej na papierze było. No. Myślę, że najciekawsze, bo tu, tak szczerze mówiąc cztery starcia były takie, na które przed tą kolejką ja zwracałem szczególną uwagę. To był Liverpool-Everton, Manchester City-Brighton, Aston Villa-West Ham i Chelsea-Arsenal. Myślę, że możemy sobie zacząć od, a niech będzie, może od derbów Liverpoolu, panie Krzysztofie, bo to był w ogóle pierwszy mecz, który otworzył nam tą kolejkę. Zaczniemy sobie w ogóle od tych czterech meczów, ale najpierw na warsztat derby Liverpoolu, które wygrywa oczywiście Liverpool. No ale właśnie, czy oczywiście gole. Oczywiście oba gole to były autorstwa Mohameda Salaha. Liverpool spisuje się już bardzo dobrze. Trzecie miejsce w, tym kolei, w tej kolej... Boże, po tych dziewięciu kolejkach, tak jak mówiłem. Będziemy sobie też tak trochę omawiali te wszystkie mecze w kontekście omówienia początku sezonu każdej, każdej drużyny, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, jedna czwarta sezonu z nami, już tam jakieś pierwsze wnioski można wyciągać. Jeśli chodzi o Liverpool, całkiem, całkiem przyzwoity ten początek sezonu, 20 już punktów. Jeśli chodzi o Everton, początek był ciężki, ale udało się wykaraskać myślę z problemów. No i chociaż tutaj to spotkanie od 37 minuty grali tak naprawdę w dziesiątkę, to bronili się bardzo, bardzo dzielnie. Wiemy, jaką groźną drużyną jest Liverpool. Wiemy, że gra się przeciwko, nimi, przeciwko nim bardzo ciężko. Wiemy też, że derby Liverpoolu rządzą się swoimi prawami. Oczywiście, jakaś czerwona kartka musiała wlecieć. Ashley Young dwie żółte zgarnął w konsekwencji czerwoną oczywiście zasłużenie. No ale właśnie, nie obyło się też bez kontrowersji. Wielu mówi, że Ibrahima Konate powinien dostać drugą żółtą kartkę na taki, za taki faul taktyczny. Konate tej żółtej kartki nie dostał i został potem szybko zmieniony przez Joela Matipa, i później już mógł Liverpool sobie grać nieco bezpiecznie, tak więc taka jedna kontrowersja w tym spotkaniu. Naprawdę bardzo dzielnie bronił się Everton, nawet w tę e, dziesiątkę, ale e, no znaleźli w końcu, e, chciałem powiedzieć, drogę do bramki, ale znaleźli może sposób, po prostu Michael Keane dotknął piłki ręką w polu karnym i rzut karny Mohamed Salah zamienił na bramkę. Panie Krzysztofie, co Pan o tym meczu sądzi? Czy brak żółtej kartki drugiej dla Ibrahima Konate ustalił wynik tego spotkania. Drugie pytanie: dlaczego jeszcze Michael Keane gra w Evertonie i sprawia tyle kłopotów swojej drużynie? Dlaczego Everton, dlaczego Liverpool tak długo nie mógł znaleźć drogi do bramki Evertonu i w sumie w dziesiątkę bronili się naprawdę całkiem nieźle. Takie pytania kieruję w twoją stronę. Wybierz sobie jedno albo nie odpowiadaj na żadne, jak chcesz. Zacznę od tego Michaela Kina może, bo miałem takie wrażenie w trakcie tego spotkania, że on jest strasznie pechowy, że zawsze trzymają się go jakieś takie sytuacje, w których teoretycznie ciężko go winić, ale jednak, jednak gdzieś tą winę można na jego konto przypisać, właśnie tak jak tutaj było z tą ręką. Wiemy, że zagranie ręką zawsze jest mniej lub bardziej przypadkowe. No ale w tym no przypadku w, te w tej sytuacji zawodnik nie może w taki sposób układać swojego ciała, żeby dawać sędziemu po prostu przyzwolenie na to, żeby wskazać na punkt 11 metra. Okej, okay, odległość od ręki Michaela Kina była naprawdę bliska w e, przypadku tego zagrania, e, ale wciąż jest to, jest to takie zagranie, które nie pozostawia żadnych złudzeń e, i taką miałem małą refleksję, że może on nie jest pechowy, tylko po prostu już jest za słaby na grę w tym Evertonie i, i naprawdę, tak e, przeglądając sobie opinię kibiców The Toffies po tym spotkaniu, e, zresztą nie tylko po tym, po większości, w których Michael Kinn e, gra w piłkę nożną, który, w których zakłada niebieską koszulkę, e, no, to zazwyczaj pierwszym wnioskiem jest ten, żeby z Michaela Kina po prostu już zrezygnować. Zwłaszcza, że ta współpraca Jamesa Tarkowskiego i Jarada Brandweita na starcie tego sezonu wyglądała naprawdę, naprawdę dobrze. I myślę, że Sządajś musi w końcu wyciągnąć tą lekcję, żeby z tego Michaela Kina nie korzystać. Wiadomo, że chciał tutaj bardziej zagęścić tę, tę linię obronną, no ale, ale wyszło, wyszło jak wyszło. W dodatku moment szaleństwa chyba Ashley'a Younga, albo po prostu moment bezradności w, w pojedynkach z z zawodnikami Liverpoolu doprowadził do tego, że on też wyleciał z boiska. Absurdalnie głupie zachowanie piłkarza z takim doświadczeniem. No, po Ashley'u Yangu, po zawodniku, który ma tyle lat rozegranych, tak długą karierę, no nie spodziewalibyśmy się, że zagrzeje się w takim momencie no niestety się zagrzał. No ten drugi wślizg już, tak jak wspomniałem, troszeczkę bez, z bezradności. No ale właśnie, Sondajsz też ustosunkował się do tej sytuacji Brahimy Konate, kiedy no, uniknął tego, tego drugiego, drugiego żół, drugiej żółtej kartki za faul, bodajże na, na beto chyba był ten faul, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze kojarzę. Był to faul taktyczny, który no, musiał się skończyć drugą żółtą kartką i Sondajsz stwierdził, że wiedział też o tym Jurgen Klopp, skoro... Skoro zmienił go już w, przy najbliższej możliwej okazji, więc, więc niejako przyznał się do tego, że Liverpool miał odrobinę szczęścia w tej sytuacji przy, przy decyzji sędziego głównego. Czy była, był to moment, który ustawił mecz? Absolutnie nie. Shondajs też stwierdził, że no, prawdopodobnie nie była to sytuacja, która ustaliła wynik meczu, ale na pewno troszeczkę wpłynęła na przebieg tego spotkania, bo gdyby grali 10 na 10, to i tak pewnie Liverpool wygrałby to spotkanie, bo wiemy, że The Reds są rewelacyjni w okay. tym, że potrafią. Prowadzić grę jednego zawodnika mniej, no ale w, w tej sytuacji nie przekonaliśmy się, jakby mogło być. Dzięki geniuszowi Mohameda Salaha, tak na dobrą sprawę, piłkarze Liverpoolu wygrywają to spotkanie. Strzelił już w ogóle, jest drugim najlepszym strzelcem w historii derbów. Merseyside lepszy tylko Steven Gerrard. I za każdym razem, kiedy Salah robi coś niezwykłego, czyli tak średnio co dwie kolejki, to mam wrażenie, że naprawdę nie doceniamy tego piłkarza i nie, nie poświęcamy, mu na tyle uwagi, na ile zasługuje, a to jest no, jeden z najlepszych skrzydłowych, jeden z najlepszych piłkarzy w ogóle w historii Premier League. E, całkowicie zasłużone zwycięstwo Liverpoolu. Tu też nie ma co się oszukiwać, że, że tak po prostu było. E, no a Everton myślę, że taką porażkę w derbach Merseyside Side miał wkalkulowaną już od samego startu tego sezonu. A to w ogóle, co powiedziałeś, ten temat, który poruszyłeś na temat Salaha i tego, że trochę przyzwyczajamy się do takich geniuszy którzy na co dzień biegają nam po boiskach Premier League, to jest w ogóle bardzo ciekawy case, bo, bo rzeczywiście tak jest. O tym też mówił często Pep Guardiola w kontekście Erlinga Halanda, że jak go nie strzeli, wiesz, jednej bramki w meczu, to w sumie jest tylko o tym mówione, że o, Erling Halan nie strzelił bramki, ja czy uważam, że, że pod formą i tak uważam, że zadanie, Bruno, Bruno Fernandes jest też podobnym przykładem, że, że też przechodzimy obojętnie obok, obok takich wielkich występów. No jest trochę takich piłkarzy, których mam wrażenie, że nie doceniamy mimo wszystko. Tak, albo po prostu, może nawet nie, że nie doceniamy, tylko bo, bo to jest docenienie, tylko po tak, prostu tak. się przyzwyczajamy do, mhm. do, pewne, bo, do pewnej wysokiej formy. I nawet takie drobne no, jakieś przerwy w dostawie, że tak powiem, bramek, asyst, czy chociaż to najczęściej to są jakieś drobne w ogóle przerwy, nie, że nie wiem, jedno spotkanie komuś nie wyjdzie, czy, czy ktoś znika powiedzmy nawet na 45 minut, gdzie potem potrafi dać asystę, tak? Na przykład taki przykład Bukai Osaki często pokazuje, że Bukai potrafi gdzieś, ma czasem takie mecze, że, że przechodzi gdzieś obok i nagle da asystę, która, która gdzieś tam uwolni potencjał Arsenalu. To się, to się też często zdarza, więc często przyzwyczajamy się do tego, że, że piłkarze właśnie po kroju Salaha, po kroju Halanda tak często dostarczają nam dobre rzeczy, że, że po prostu się do tego przyzwyczajamy, oczywiście warto o tym pamiętać, Mohamed Salah jest świetnym piłkarzem i, i cały czas nim jest i właśnie też miałem takie, takie przemyślenia, jak on zdobywał te dwie bramki dla, dla Liverpoolu, że, że po prostu wow, od, od, od już wielu lat stanowi o sile tego Liverpoolu i, i ja sobie na ten moment nawet nie wyobrażam Derec bez, bez niego, chociaż powoli się e, troszkę moje myślenie zmienia na temat takich liderów w drużynach, tak? no bo chociażby to Denham pokazuje, że, że, że bez lidera może wyglądać dobrze, nawet West Ham, West Ham. Tak, kiedy do od nich dekladra jest dokładnie, dokładnie. To, to też się okazało, że można żyć, tak więc to też jest takie złudne, nie nie ale, idea, że ale, powiem, powiem szczerze, ale że, można ich Powiem szczerze, że przed sezonem, kiedy mówiło się o tym, że Mosalach może przejść do Arabii Saudyjskiej i tam były wymieniane kwoty z rzędu 150 czy 200 milionów funtów, to ja cały czas mówiłem, że Liverpool jest głupi, że nie akceptuje tych ofert, bo za 150 czy 200 milionów funtów naprawdę można dokonać cudów na rynku transferowym, jeżeli nie nazywa się Manchester United to, to naprawdę można kupić kilku, kilku rozsądnych zawodników, a potem jak widzę przebieg tego sezonu i po raz kolejny orientuję się ile Mohamed Salah znaczy dla Derec, to jednak stwierdzam, że Liverpool absolutnie nie był głupi, bo bez tego piłkarza w składzie byłoby im naprawdę ciężko. Oczywiście, mogliby pewnie zainwestować te pieniądze, więc być może udałoby się trafić jakąś nową perłę, ale na ten moment wydaje się, że to była zdecydowanie dobra decyzja, nawet biorąc pod uwagę te wielkie Pieniądze, które były w grze. Siedem goli, cztery asysty w tym momencie. Mohameda Salaha na, na przestrzeni tych jednej, jednej czwartej sezonu to jest, to jest doskonały wynik. No i pewnie wszyscy kibice Liverpoolu zacierają sobie ręce na kolejne spotkania, na kolejne mecze. Ja co do Evertonu, tylko powiem, że jestem jakoś dziwnie o nich spokojny. Tam ostatnio latała taka tabela Expected Points. Czy, bo, bo wie, wiemy, że Everton ma dużo sytuacji dużo powinien w ramek strzelać, a nie strzela no i według tej tabeli Everton powinien być dużo, dużo wyżej Myślę że, jeże, myślę, że jesteś, no no. myślę, że jesteś spokojny o Everton tylko i wyłącznie dlatego, że reszta tabeli jest na tyle słaba, że na dobrą sprawę nie wydaje nam się, żeby ktokolwiek z tej ostatniej trójki, czwórki, nawet można by było czwórki, powiedzieć, no. miałby dogonić The i dogonić którąkolwiek inną ekipę. Ale to oczywiście może się zmienić na przestrzeni całego sezonu. Na pewno Everton pokazał już na starcie tego sezonu, że potrafi zagrać dobry mecz, i pokazał też, że, może, że potrafi zagrać słaby mecz, bo tutaj teoretycznie chwaliliśmy piłkarzy Szona za to, że heroicznie Bronili, ale kiedy spojrzymy na statystyki i to, że oni wymienili zaledwie 112 celnych podań, i to jest najmniej ze wszystkich dużych mm. Premier League w tym sezonie. No to jest naprawdę zatrważająca statystyka. Ja wiem, że e, oni i tak mieli plan na ten mecz, żeby się bronić i spróbować zaatakować z jakiegoś kontrataku. Wiem, że dodatkowo doszła do tego czerwona kartka, ale i tak oczekiwalibyśmy mimo wszystko czegoś więcej. E, a tutaj, tak na dobrą sprawę, oprócz e, strzału Dominika Caluerta-Luina głową na początku tego spotkania, to chyba nie było żadnej takiej realnej sytuacji Evertonu, w której mogliby jakkolwiek zagrozić, e, zagrozić bramce Liverpoolu. Więc e, ja też jestem spokojny o Everton, e, ale oczekuję od nich takiej większości większej konsystencji i tego, żeby oni po prostu grali grali na równym poziomie we wszystkich spotkaniach, a nie, że musimy się troszeczkę zastanawiać, który Everton nam się tym razem wylosuje. No, powinni, powinni na tym etapie sezonu, moim zdaniem, mieć tak z cztery punkty chociaż więcej, bo yy, chyba jakby bardziej byli, powinni... Jakby byli, post... w miejscu, jakby byli w miejscu Wolverhampton, to myślę, że nie można by było mieć żadnych, żadnych zastrzeżeń, to by było takie realne, realne miejsce na, na ich potencjał. Dokładnie. Eee przechodzimy dalej. Tyle, tyle jeśli chodzi o, derba, o derby Liverpoolu. Możecie oczywiście pisać w komentarzach wasze przemyślenia na temat Evertonu i tego, czy, czy waszym zdaniem jednak dół tabeli to jest odpowiednie miejsce dla ekipy Szynodajsza, czy waszym zdaniem też powinni być nieco wyżej. Przejdźmy sobie dalej. Spotkanie, od którego pewnie wielu myślało, że rozpoczniemy dzisiejszą dyskusję. Derby Londynu, Chelsea kontra Arsenal. Spotkanie, które zawsze gdzieś rozgrzewa serca kanonierów. Dlaczego? A to dlatego, że na wyjeździe z Chelsea w ostatni sezonach naprawdę idzie Arsenalowi y, dobrze przed tym spotkaniem. Trzy zwycięstwa z, z rzędu na Stanford, Więc także naprawdę y, gdzieś tutaj y, szczerze mówiąc. Dobra, powiem Wam tak. Y, miałem dwa momenty w tym sezonie. Kiedy byłem przekonany, że Arsenal to spotkanie, że wygra spotkanie. To było w meczu z Lons w Lidze-Mistrzów, gdzie Arsenal przegrał ten mecz. I to było spotkanie z Chelsea właśnie w ten weekend. Szczerze mówiąc, byłem przekonany po prostu na 100%, że, że Arsenal wygra. Pycha kroczy przed upadkiem. Nauczyło mnie już to w tym sezonie dwa razy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem skład, jak zobaczyłem, że na ten mecz Arsenal desygnuje tak naprawdę pierwszą, jedenastkę. Może nie licząc Jorginho, ok. OK, zaraz, zaraz tu mi ktoś zarzuci, że Jorginho nie powinien grać w tej pierwszej jedenastce, ale oprócz Jorginho rzeczywiście, zwłaszcza ten tercet ofensywny napawał mnie takim optymizmem, że, że okej, okay, że, no, że Arsenal nie będzie tutaj miał, miał problemu, zwłaszcza, że ten wyjazd na Chelsea w ostatnich latach, tak jak wcześniej już powiedziałem, lubi. Chelsea ma oczywiście swoje kłopoty, ale ostatnio poprawili formę, no i to był taki znak, który... Który dał o sobie znać, bo Arsenal jak to ma w zwyczaju w tym sezonie, bardzo wolno wchodzi mecz, bardzo wolno się rozkręca i Chelsea wykorzystała to w tym meczu doskonale. Pierwsza połowa całkowicie zneutralizowany tak naprawdę Arsenal. Chyba dwa strzały tylko były. A niech sobie nawet sprawdzę tutaj. Pierwsza połowa ile Arsenal miał strzał. Dwa strzały, z czego zero celnych. Jeden to nawet był, mam wrażenie, że Declan Rice tam bardziej próbował podawać niż strzelać. Ręka Saliby w 15 minucie. Cole Palmer zamienia ten strzał na, na gola. Jeszcze później miał świetną okazję Cole Palmer, której, której nie wykorzystał. Tam obok słupka przeleciała piłka. To, co robił Mark Kukureja. W ogóle ja nie wiem, czy to nie jest jego najlepszy mecz w tym, w przynajmniej tak pierwsza połowa, czy to nie jest jego najlepsza pierwsza połowa w tym sezonie Premier League, no bo zneutralizował Bukajosakę Saka w taki sposób, że Bukajosaka Saka w sumie nie mógł absolutnie nic zrobić. Gdzie był, gdzie był w tym meczu Martin Odegard, To wie chyba tylko Martin Odegard, bo no zniknął nam, całkowicie zniknął nam Norwek w tym spotkaniu. Gol Mikajo Mudryka, zapisany był gdzieś w gwiazdach absolutnie, ale że to będzie akurat centrostrzał, który przelubuje Dawida Raję, no to tego się strzelał nie, czy nie, nie Strzelał czy nie? żeby no, to jest stary, dyskusja no, od samego no, początku. Tego spotkania, czy strzelał, czy nie? Nie mam pojęcia. No. Chyba, nie Gar wiem, czy. Mhm. Gary Lineker stwierdził, że strzelał, że patrzył na, bra patrzył na bramkarza okay. i chciał strzelać. Alan Shearer nie zgodził się absolutnie z tym, że, że było to zamierzone. No, ja myślę, że te takie centrostrzały strzały to zawsze są bardzo życzeniowe. Generalnie, jeśli to był strzał, no to pff, ogromny szacunek dla, dla Mikaja Mudryka, bo wymierzył ten strzał po prostu e, idealnie. I właściwie to był moment, ten gol na 2 do zera kiedy Arsenal dostał już takiego drugiego gonga i trochę się obudził. Bukayo Saka w końcu zaczął wygrywać pojedynki z Markiem kureją, coś tam się zaczęło dziać, ale dopiero potrzebny był błąd Roberta Sancheza, żeby Declan Rice zamienił strzał z, z wielkiego wręcz dystansu na gola. Później Bukayo dobry przerzut do Leandro Trossarda, gol na 2 do 2. No i tak jak już pisałem na Twitterze, ten nietrafiony strzał Edgionu Ketiacha pewnie będziemy wspominać, ale szczerze, powiem Wam szczerze. W tym meczu to moim zdaniem Chelsea bardziej um, z zbotolowała, jak to się mówi, czyli Chelsea po prostu bardziej zasłużyła w tym meczu raczej na punkty niż Arsenal. Mam wrażenie, że no tutaj przede wszystkim ten błąd Roberta Sancheza zadecydował o tym, że Arsenal po po podłączył prąd po prostu pod Arsenal. Arsenal to oczywiście wykorzystał, ale no tutaj Chelsea naprawdę, zwłaszcza ta pierwsza połowa, świetna neutralizacja Arsenalu i ja byłem zły. Troszkę ponarzekam na Arsenal. Pewnie wielu spodziewało się, że ja raczej stanę po tej stronie, że Arsenal pokazał charakter. I oczywiście, bo to, to jest fajne, że Arsenal się nie poddał do samego końca. Tak jak powiedział Leo Trossard, nigdy w nas nie wątpcie, nawet kiedy, kiedy kiepsko idzie. Bo faktycznie Arsenal w końcu doszedł na ten remis, cały czas jest niepokonany w tym sezonie, więc pod tym względem super. Ale chcę trochę ponarzekać, bo szczerze mówiąc, myślałem, że na fali tego meczu z Manchesterem City, kiedy udało się wygrać 1-0, pójdziemy za ciosem. A w pierwszej połowie ja w ogóle nie widziałem tej drużyny i zastanawiam się, jak można zagrać tak dwa różne spotkania w, w, w Man z Manchesterem City, kiedy szło wszystko idealnie, tak jak Arsenal chciał. Yy, I ten, to, ta pierwsza połowa, w którym wyszedł tercet ofensywny, a nawet nie tercet, tylko kwartet w, w, wraz z Odegardem, ten taki yy, odpowiedni, ten, który powinien być ten pierwszy skład, i Arsenal. Nie miał ani jednego strzału celnego. Nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ale tak być nie powinno dla drużyny, która ma walczyć o, o mistrzostwo. Ym, przynajmniej moi, w mojej opinii, moim zdaniem, oczywiście możecie w komentarzach pisać też, czy ja nie przesadzam czasem, ale chcę trochę ponarzekać i chcę się pomartwić trochę o Arsenal, bo moim zdaniem w poprzednim sezonie to wyglądało lepiej i dobrze, że do tej drużyny dołączył Declan Rice, bo widać, że ten poziom wzrósł, bo Declan Rice zostaje men of the match w meczu. Ym, z Manchester United, w meczu z Manchesterem City, w meczu z Chelsea, czyli widać, że potrzebowaliśmy takiego piłkarza, ale w takich dużych meczach, no czasem tak jak na przykład w tym meczu z Chelsea, yy, chociażby ten kwartet ofensywny nie pomógł Arsenalowi, żeby, yy, żeby to szło dalej. Yy, piszcie oczywiście w komentarzach, czy nie uważacie, że troszkę, troszkę przesadzam, no bo jednak tak, w, w, wiem jakie są argumenty po drugiej stronie. Arsenal cały czas nie przegrał żadnego meczu w Premier League. Arsenal mimo tak beznadziejnego meczu wyciągnął remis na Stamford Beach, na rejonie, który no tak naprawdę patrząc na cały ten, ten, całą historię i tak dalej, przecież nie jest taki łatwy dla wszystkich drużyn, mówię, no bo tak jak wcześniej powiedziałem Arsenalowi tam w ostatnich latach grało się dosyć przyjemnie no ale mimo wszystko uważam, że drużyna, która gdzieś tam chce się bić gdzieś się ścigać z tymi najlepszymi no to gdzieś, jakoś powinna chociaż lepiej wchodzić w mecz, gdzieś ten narzucać ten swój, ten swój styl a tutaj w pierwszej połowie nam Arsenal zniknął nie wiem Krzysz, Krzysztof, jak ty się od, do tego odniesiesz czy ja po prostu jestem jakimś sceptykiem, yy, mam, mam jakieś tutaj krzywe, krzywe spojrzenie, czy ja może wymagam jakoś, nie wiem, yy, no trochę na fali. Te, tak, chciałbym, żeby mecze Arsenalu wyglądały tak, jak wyglądają mecze często Manchesteru City, nie? Że, że jest po prostu szybkie, nie wiem, 2 do 0 i, i siema, a, ale yy, nie wiem, czy to po prostu nie jest jeszcze ten poziom. No zastanawiam się głośno. No, ja nie dziwię się trochę Twoim wysokim oczekiwaniom przed tym spotkaniem, bo jednak Chelsea oczywiście była na fali dwóch zwycięstw, ale to były zwycięstwa z Fulham i zwycięstwo z Burnley, więc no, nie były to jakieś ekipy, które mogły nam wiele powiedzieć o tym, czy Chelsea jest już gotowa do tego, żeby rywalizować z najlepszymi drużynami w lidze. I ja osobiście też spodziewałem się, że ten arsenal się po Chelsea po prostu przejedzie. A wyglądało to ekstremalnie słabo na samym początku tego spotkania, bardzo. zwłaszcza, że Chelsea wygrywała praktycznie całkowicie środek pola. I tutaj Declan Rice bardzo przytomnie zauważył w wywiadzie pomyczowym, kiedy stwierdził, że praca, którą wykonali zawodnicy Chelsea, nie tylko środkowi pomocnicy, ale też, ale też Palmer i Gallagher, którzy zostali jako takie troszeczkę dwie dziesiątki ustawieni na boisku mm. przez, przez Marujce Pochettino, co było naprawdę ciekawym manewrem. Ta praca, którą wykonali w środku pola była naprawdę kolosalna i dlatego właśnie Chelsea miała tą przewagę. W ogóle Declan Rice też wziął na siebie dużo winy z porażki Arsenalu w w środku pola, ale ja osobiście, jeżeli chodzi o, ten, o tę ocenę środka pola Arsenalu, no to Declan Rice byłby jedynym piłkarzem, o którym nie powiedziałbym tutaj absolutnie ani jednego słowa, bo moim zdaniem on wywiązywał się ze swojej roboty absolutnie dobrze. O czym zresztą świadczy ta nagroda dla zawodnika meczu, o której wspomniałeś. Wiadomo, że bardzo ładna i przytomna bramka też mu w tym pomogła, ale on akurat w środku pola był, był, był klasą samą w sobie. No zabrakło bardzo mocno Martina Odegarda, który jakby zniknął w, w całym Dokładnie. tym spotkaniu. I myślę, że to był ten, ten brak, który najbardziej odczuł Arsenal. No a Chelsea może sobie bardzo mocno pluć w brodę, bo oni nie wykorzystali ogromnej szansy i ogromnej okazji na to, żeby zainkasować tutaj trzy punkty, bo to nie były tylko te dwie bramki, które wpadły. Była to przecież sytuacja, w której Dawid Raja popełnił kolosalny błąd przy, przy Oj, rozegraniu. Tak. Później się zrehabilitował świetną interwencją, oczywiście, że tak, ale to też powinna, powinna być bramka. Później Nicholas Jackson miał, miał sytuację sam na tak sam jest. z Dawidem Rają. To w ogóle była kuriozalna e... sytuacja, gdzie sobie Ja nie wiem, Dawid Raya tak doskoczył do piłki. I tak, ja, ja, nie wiem na co, ja nie wiem na co liczył Jackson, że Raya będzie stał i e, będzie wryty w ziemię i, i czekał, aż ten w, minie go i wsadzi mu piłkę do bramki. E, no ale fatalne i takie troszkę, mam wrażenie, nonszalanskie zachowanie, zachowanie napastnika de Blues. No i mogą sobie pluć w brodę naprawdę zawodnicy, zawodnicy Chelsea, bo to był ich bardzo dobry mecz. No, wydaje mi się, że najlepszy w tym sezonie Premier League, jaki zagrali. Nawet biorąc pod uwagę to rozprężenie w końcówce i te dwie bramki Arsenalu, bo wiem, że z Arsenalem stracić dwie bramki to nie jest żaden wstyd, bo, bo to, się, to się zdarza najlepszym drużyną, najlepszym drużyną w Anglii. Chelsea do miana takiej aspiruje, ale na pewno jeszcze w tym miejscu nie jest. Ale to był ich naprawdę, naprawdę dobry mecz. Mauricio Poczetino w samych superlatywach wypowiadał się o swoich zawodnikach, między innymi o Michaiło Mudryku właśnie, który który gdzieś tam powoli nam pokazuje swoje dobre oblicze. Mnie mhm. też nie wydaje się, żeby on strzelał w tej sytuacji, w której padła bramka, bo no, wydaje mi się, że wzrokiem szukał, szukał jednego z partnerów, a nie patrzył jak ustawiony był Dawid Raya. No i właśnie, Dawid Raya, bo, bo to jest, to jest też bardzo, bardzo ciekawe w całym tym spotkaniu, że no, był to mecz ogromnych błędów obu bramkarzy, bo no, no, to, co zrobił Robert Sanchez, ten jego błąd, który wykorzystał Deklan Rice. Swoją drogą jeszcze raz podkreślę, bardzo przytomnie e, i trzeba chwalić deklana Rice'a za taką decyzję, bo bardzo podobną sytuację w meczu Manchester United, do którego później przejdziemy, miał Marcus Rashford e, i on już tej sytuacji nie wykorzystał, nie miał na tyle pewności hmm. siebie, żeby uderzyć na bramkę, tylko podawał do razu Hojlunda. E, tutaj wielkie słowa uznania dla, dla Deklana Rice'a. E, Dawid Raja, ten błąd, o którym wspomnieliśmy, no i ten strzał Michała Modryka, no, <laughs> też nie ma co ukrywać, że wyższy bramkarz, z troszeczkę lepszym zasięgiem, e, prawdopodobnie Mimo wszystko wyłapałby ten strzał, nawet pomijając fakt, że on był naprawdę dobrze uderzony i ta piłka leciała na trudnej, na trudnej wysokości i z dużą mocą. No to pytanie, czy Aaron Ramsdale by tego nie wybronił? Jestem bardzo ciekaw Twojego zdania, czy szukałbyś zmiany w bramce na kolejne mecze? Znaczy, powiem tak. Z czego wydaje mi się, że wynika czasem taka elektryka Dawida Raja, bo Dawid Raja miewa spotkania, w których rzeczywiście jest, jest spokojny. Ja już w ogóle o tym kiedyś mówiłem w przerwie na kawek, teraz mi się przypomniało, że Dawid Raja bardziej nadaje się do meczów o niższej temperaturze. Jeśli wiesz o czym, jeśli wiesz mm, co mam na mm. myśli, jeśli na przykład Arsenal ma 75% posiadania piłki czy 80, kiedy Arsenal sobie spokojnie wchodzi w mecz, narzuca swoje tempo, Tak, to, to wtedy jest taki David pewny, pewny jest bramkarz, grzynie... pewny bramkarz do kontroli, który wtedy ma bardzo dużo dokładnie dużo do tak, dodania. wtedy tak jest. Wtedy on może sobie, jak, jako kolejny dodatkowy obrońca, też piłkę rozgrywać, czasem posłać jakąś dalszą piłkę, ale do meczów o takiej podwyższonej temperaturze, jak starcia, na przykład z Chelsea, jak starcia z Tottenhamem moim zdaniem Aaron Ramsdale jest stworzony do takich meczów, on się zawsze żywi tą atmosferą on uwielbia do kibiców przeciwnej drużyny coś pokazać on po prostu kocha takie mecze i, i, i broni też świetnie, bo to czy akurat on obroniłby taki strzał no to nie wiem, też Aaron Ramsdale nie jest jakiś dużo wyższy znowu od Dawida Rai, a też przypominam sobie kiedy do Douglas Lewis kiedyś z rzutu rożnego wkręcił piłkę też za kołnierz Aaronowi Ar Ramsdale'owi w każdym razie do czego dążę? Wydaje mi się, że ta. Wiemy, że też żarty że tak ciężko z tymi zmianami, że, że jak już się to tak czasem uprze, teraz na przykład Havers nie wychodzi w pierwszej 11, rzeczywiście. Ale może Aaron Ramsay rzeczywiście wkrótce wrócić do, do bramki Arsenalu. Ale ja rzeczywiście tak bym się kierował. Dawid Raja wychodzi na, na mecze z, z drużynami, na przykład z Beniaminkami, tak kiedy potencjalnie ten Arsenal może mieć więcej posiadania piłki, a, a Aaron Ramsdale do meczów, w których on wytrzyma tę temperaturę, bo no zobaczmy, Chelsea bardzo mocno wjechała w to, w to spotkanie, to, to raczej oni mieli pierwsze słowo, to, to oni zaskoczyli Arsenal tą, tą, tym tempem, no i te, ta, cała, ta cała nerwowość, ten cały stres przerzucił się właśnie na ofensywę i Dawid Raja był bardzo mocno elektryczny, popełniał dużo, dużo błędów, ale no nawet Saliba w tym meczu, tak, Pełnił błąd z wyskoku, chociaż ktoś by mógł powiedzieć to, gdzie, co miał z tymi rękoma zrobić, ale oczywiście te ręce aż tak wysoko nie powinien, nie powinien trzymać. Więc no, jakoś ta nerwowość się, się przerzuciła też na obronę. Więc taka jest moja recepta, tak mi się wydaje. A właśnie. A na Jeszcze... koniec. Mhm. Mhm. Mów, mów. No to no nie, skończmy skończ, skończ myśl, bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, więc za moment do niej wrócimy. Nie, w, za, w zasadzie chciałem jeszcze tylko do Declana Rice'a na sam koniec wrzucić, wrócić, ale to, to możesz teraz zmienić temat, jak chcesz Robert Sanchez i czerwona kartka, co myślisz? Bo w sensie rzutkarny, może nie czerwona kartka, ale rzutkarny, który, który gdzieś tam mógł sprokurować. Zawjazd na dla... Gabrielu Jezusa. Tak, no jak dla mnie to była identyczna sytuacja, jak ta Andre Onany na początku tego sezonu, Dokładnie. za które, na, na za prób, które Wolverhampton otrzymało przeprosiny później od sędziów. <laughs> angielskich i mega mnie dziwi to, że tutaj w tej sytuacji nie było rzutu karnego jak poleciałem z tą no, czerwoną mnie... kartkę, chodziło mi po prostu o rzut karny. Chodziło ci o rzut karny, oczywiście no, no moim zdaniem też powinien być rzut karny, ale ja szczerze mówiąc, takich sytuacji mam wrażenie, że w meczach jest mnóstwo i, I to chyba nie wiem, jak to jest w przepisach dokładnie e, określone, bo no, często widzi się, że po prostu bramkarz tak zderza się z piłkarzem, i, i, i różne są z tego, wiesz, z tego tytułu. Wiesz, zderzenia, zderzenia, tak, ale zwyczaj w to jeszcze jest zaangażowana piłka. Ty, Robert Sanchez, się po prostu z piłką minął i e, no, tak? no staranował Gabriela Jezusa. Jak dla mnie to jest rzut karny. Mo, moim, zdaniem, moim zdaniem też. Ale no cóż. Też nie chcę mówić, że tutaj coś zostało wypaczone, bo absolutnie nie, ale, ale rzeczywiście tutaj nawet tak jak mówiłeś, przepraszali potem za tą sytuację, więc tutaj chyba z tego co wiem przeprosin żadnych nie było, no ale kończąc tylko wątek chciałem powiedzieć, że Declan Rice rzeczywiście wzniósł tę drużynę na, na nowy poziom, bo to znowu jest piłkarz, który daje impuls, daje sygnał, tak więc i tak oczywiście zwracam co cesarskie, super, że Arsenalowi udało się z tak jakby beznadziejnego meczu i tak, ten remis urwać, ten, ten punkt zdobyć. Wyjazd na Chelsea jest już za nami. Przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o Chelsea, dziesiąte miejsce w tym momencie w tabeli. Arsenal, miejsce drugie i jeszcze dzisiaj może być to miejsce trzecie, no bo wszystko zależy od wyniku Tottenhamu. Kończymy ten wątek. W ogóle 32 minuta krzychu, a my po dwóch meczach przechodzimy sobie Cóż. dalej, słuchaj. To może mecz, który był tak naprawdę przed chwilą, bo to było całkiem, całkiem ciekawe spotkanie. Aston Villa kontra West Westcam. Drużyna Unaja Emerygo em, em, przejeżdża się tak na dobrą sprawę na Westcamie. 4 do 1. Dwa gole Douglasa Luisa, Oli Watkins i Leon Bailey. Jeden gol tylko Jaroda Bowena, tam po takim em, rykoszecie. 4 do 1, ale chcę powiedzieć, że kiedy było 2 do 1. To był, um, był taki moment, kiedy West Ham przejął kontrolę, przejął inicjatywę nad tym meczem i szczerze mówiąc, tam było mnóstwo rzutów rożnych, które James Ward-Prowse wykonywał swoją drogą bardzo, bardzo dobrze. Ja lubię mega, jak James Ward-Prowse tą, tą piłkę dokręca zawsze z tego rzutu rożnego. Myślałem, że to Westcam będzie bliżej zdobycia bramki. Bardziej spodziewałem się remisu 2-2. No aż tu nagle Oli Watkins fantastycznym golem, tak jak porównali to komentatorzy Andrzej Twarowski i Michał Gutka do, do, do Kun Aguero, do, do Kuna Aguero, tak. Tak, tak, taką bramkę tego Typu zdobył Oli Watkins i rzeczywiście no i Aston Villa zamyka tą jedną czwartą sezonów w naprawdę świetnym stylu. Miejsce piąte, 19 punktów, 6 zwycięstw. no i teraz taki przejazd, można powiedzieć, na, na West Hamie 4 do 1. Bardzo dobre spotkanie w wykonaniu ekipy Unaja Emrego. Zapowiada nam się tutaj bardzo ciekawy nowicjusz, jeśli chodzi o te miejsca w top 6, aż Ston Villa zajęła miejsce 7, w tamtym sezonie. No, w tym sezonie wydaje się, że to mało. Mało, jeśli chodzi o ekipę sympatycznego. MREGO no bardzo ciekawa statystyka, że w 2023 roku tylko Manchester City zgarnął w Premier League więcej punktów niż Aston Villa, bo w przypadku Manchester uh -huh. City to są 74 oczka, Aston Villa ma 62 e, i Arsenal też ma 62, więc e, dokładnie tyle samo, e, co pokazuje tylko skalę pracy Unaja Merego w tym zespole, no bo pamiętamy, że e, on całkowicie zrewolucjonizował to, jak grała Aston Villa po tej zmianie ze Stevena Gerrarda e, na to, co oglądamy teraz e, i powiem szczerze, że byłem bardzo Zaskoczony tym, jak wyglądał, wyglądali The Villains na tle West Hamu. West Hamu, który przecież naprawdę fajnie prezentował się na starcie tego sezonu e, i spodziewałem się tutaj dużo bardziej wyrównanego spotkania. A tymczasem dostaliśmy taki West Ham troszeczkę przypominający ten z zeszłego sezonu, popełniający dziecinne błędy, niepotrafiący potrafią, nie rozegrać e, skutecznie piłki. E, naprawdę, nie wiem teraz, jaka Wtrącę była jaka się, była... jeśli hmm? mogę. Wtrącę się, jeśli mogę, bo powiem szczerze, że to rozegranie piłki w tym spotkaniu yy, wyglądałoby dużo lepiej, gdyby nie Tomasz Sołczek, który ja mam wrażenie, że był w ogóle w innej grze. Bo tak jak Alvarez <laughs> Paketa, gdzieś tam coś próbowali poklepać między sobą, piłka nagle dostaje się do sołczka i jest niecelne podanie. Jakby no, sołczek nie nadaje się do gry kombinacyjnej, po prostu. No, no sołczek często znajduje się w innej grze, ale tak się ostatnio zdarzyło, <laughs> że miał dwa czy trzy dobre spotkania, więc znowu do tego składu, do tego składu wraca. Yy, ale to nie tylko Tomasz Sołczek, bo naprawdę tam było wielu piłkarzy. Lucas Paqueta też zagrał jakiś disaster class w tym, w tym spotkaniu, więc naprawdę wylosował się dzisiaj słaby West Ham i Aston Villa rewelacyjnie to wykorzystała i ja byłem pod ogromnym wrażeniem właśnie tego, o czym też wspomniałeś, że w tym momencie takiego naporu West Hamu, największego, kiedy Jarrod Bowen trochę w stylu Ariana Robena, do którego, do którego podobno sztab szkoleniowy West Hamu bardzo chce przyrównywać swojego skrzydłowego i męczą go nagraniami właśnie z z zagrań e, byłego piłkarza Bayernu Monachium, e, między innymi. E, strzelił taką bramkę, no ale pomógł mu zdecydowanie w tej sytuacji rykoszet. No i West Ham miał taki moment, kiedy faktycznie nacisnął, kiedy pojawiały się sytuacje, e, kiedy Michał Antonio kilkukrotnie <coughs> w swoim stylu zezłomował swoich rywali, e, i wydawało się, że do samej końcówki meczu właśnie taki obrazek będziemy oglądać, że West Ham będzie tą ekipą, która będzie naciskać. I albo coś wpadnie, albo ten mysz zakończy się tym wynikiem 2 do 1. Ale no to co zrobił Oli Watkins, naprawdę przepiękna bramka i przepiękne wykończenie. Bez zastanowienia, walnął pod poprzeczkę, po krótkim rogu, po prostu nie do obrony dla żadnego bramkarza. No musiałby stanąć dokładnie w tym miejscu goalkeeper, żeby, żeby tę piłkę obronić i prawdopodobnie dostałby w głowę, a nie w ręce, bo w ręce nie był, rąk nie byłby w stanie wyciągnąć. Bo było to naprawdę, naprawdę genialne uderzenie. No i Aston Villa dała solidny. Sygnał do tego, że to może być kolejny sezon zakończony finiszem w europejskich pucharach, bo naprawdę nie widzę żadnych przeciwwskazań, dlaczego miałoby się stać inaczej. Co ciekawe, swoją asystę też w tym meczu zanotował Juri Tillemans, czyli ten etatowy zmiennik piłkarz, o którym myśleliśmy, że będzie, będzie kluczową postacią tego nowego, nowego zespołu Aston Villa. Tymczasem na razie jest to cały czas rola zmiennika. W ogóle w przerwie na przerwie reprezentacyjnej pojawiały się takie pogłoski, że juri Tillemans chciałby w ogóle. W ogóle skrócić i zerwać swój kontrakt za Stan Wilną, bo nie jest zadowolony ze swojej sytuacji. Być może ta, ta asysta w tym spotkaniu pomoże mu na tyle, żeby, żeby wskoczyć gdzieś tam do, do tego pierwszego składu The Villains. No Przecież zachwycaliśmy się tą perspektywą środka pola złożonego właśnie z Jurego Tilemansa i z Johna Maggina, który też swoją drogą rozegrał naprawdę, naprawdę dobre spotkanie. No i zaczyna wyglądać ekipa pełna jako solidny kandydat do tego, żeby na dłużej zagościć w górnych rejonach tabeli. No a dla West Hamu też nie wieściłbym tutaj żadnych, żadnych kataklizmów i na Powrotu do tego, co oglądaliśmy w zeszłym sezonie. Myślę, że to był po prostu taki mecz, w którym przydarzył się wypadek, w którym był po prostu jakiś taki zły vibe w tej drużynie, bo ja naprawdę mam, mam przed oczami, jeżeli sobie wspominam w głowie ten mecz, to widzę tylko kolejne niecelne zagrania zawodników West Hamu. Nie licząc może Jamesa Warda-Prausa, bo on faktycznie dorzucał te piłki na centymetr. Ja bym już nawet przestał mówić o tym, że Aston Villa zaczyna wyglądać jak tutaj pretendent do, do europejskich piłkarów, tylko właśnie już jest, najlepsza ofensywa w tym momencie w Premier League, więcej strzelonych bramek niż Manchester City, niż Arsenal, niż Liverpool, niż Brighton, to naprawdę mówi Lukasi? samo... Eee, A ja, jedną bramkę mniej, faktycznie. No, dobra, no tak dobra, mi się właśnie dobra, wydawało, że jednak... Newcastle jest, jest tutaj nabijaczem tych bramek. Bo no, zapomniałem tych... o tym mitycznym meczu Newcastle, kiedy osiem tak, bramek tak, strzelili. Tak, dobra, tak, dobra, tak, dobra, tak. dobra, to przepraszam. To druga najlepsza ofensywa, to i tak brzmi dumnie. No, i chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz: Douglas Lewis. Przypomnę, przypominam sobie, że były plotki, że ten piłkarz może dołączyć do Arsenalu i jakże on by się teraz tej drużynie przydał. Naprawdę kawał piłkarza. Plotki, ja tam, um. ja tam pamiętam śledzenie furgonetki odjeżdżającej spod jego domu. To była jakaś taka grubsza, grubsza sprawa, <grym> nie jeżeli same plotki. No było, no było, no było, no weź było. I jak tak patrzę <grym> sobie, to naprawdę on by pasował idealnie teraz do tego Arsenalu, naprawdę. Gdzieś tam obok deklana Rice'a Ależ by to latało. No i oczywiście słowa uznania też dla Olego Watkinsa, który już w tej fazie sezonu ma 5 bramek i 5 asyst. Wow, naprawdę. Um, jak, jak tutaj reprezentacja Anglii, myślę, że Oli Watkins puka z drzwiami. Co ty myślisz o tym? Grał ostatnio chyba, nawet wydaje mi się, że Bramkę strzelił, więc, w, ale w, chyba w meczu tym towarzyskim. Już nie pamiętam teraz z kim oni grali ten, ten mecz towarzyski. Ze Szkocją chyba. Wydaje mi się, że Ma grał pecha, że jest... Hurricane gra, jakby taki, no jest takim pierwszym taak, tutaj wyborem, bo Oli Watkins, no moim zdaniem, to jest piłkarz na pierwszy skład. E, oczywiście, tylko że Oli Watkins też może grać ze skrzydła, też może grać jako ten podwieszony napastnik. To nie jest uh -huh. typowo piłkarz, który musi zastąpić Harry'ego Kana na boisku. E, I na miejscu Garetha Southgate'a no, myślałbym, jak w najlepszy sposób zmieścić tych piłkarzy, którzy są w formie. E, wiemy, że Gareth Southgate raczej stawia na tych swoich żołnierzy i na piłkarzy, których jest pewny. E, ale no, no, Oli Watkins gra, gra po prostu świetnie i, i to zanosi się na kolejny jego genialny sezon. E, no, ja bardzo się cieszę, bo... Bo, bo jest to jeden z moich ulubionych napastników w, w angielskiej piłce, jeszcze z czasów tercetu BMW w Brentford. Więc, więc trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry sezon. Jeśli ktoś śledzi stale nasze y, podcasty, nasze programy, to mógł o Oli Watkinsie usłyszeć już dużo, dużo wcześniej i być Zgadza. krok przed wszystkimi. <laughs> Jeśli chodzi o potencjał Olego Watkinsa, tutaj oczywiście ze sprawą pana Krzysztofa i pana Macieja, którzy już w Championship wiedzieli, że to jest absolutny kozak, a my tymczasem przechodzimy sobie dalej Manchester City Podejmował Brighton u siebie na stadionie po tych dwóch porażkach z rzędu z Wolverhampton i z Arsenalem. Mecz z Brighton wcale nie, nie musiał się zapowiadać tak łatwo no bo Brighton to oczywiście też jest ekipa, która jest groźna. Co prawda, oni też tak nie do końca. W tych ostatnich meczach, bo najpierw przegrali z Aston Villą aż 6 do 1, potem zremisowali z Liverpoolem. No i byłem ciekawy jak to spotkanie się rozegra. Szybko tak naprawdę, bo po, po 20 minutach już Julian Alvarez i Erling Haaland sprawili, że było 2 do 0 dla Ekipy The Citizens. No i tutaj taki kluczowy pojedynek, który był najważniejszy na boisku, to Jeremy Doku kontra James Milner. No, nie, nie to nie wyglądało dobrze, jeśli chodzi o zawsze sympatycznego Jamesa Milnera. Doku naprawdę pokazał tutaj wyższość nad swoim rywalem. Co prawda, Brighton w drugiej połowie, w 73 minucie, zdobyli bramkę za sprawą Ansu Fatiego i w ogóle Kaurum i Toma co jakiś czas próbował. Zaskoczyć zespół Manchesteru City. Tak naprawdę do końca jeszcze zastanawialiśmy się, czy Brighton nie wyrówna może tego wyniku. Ostatecznie tak się nie stało. Manchester City wygrywa to spotkanie po dwóch porażkach. No i na tę chwilę wskakuje na pierwsze miejsce. Tyle samo punktów co Arsenal. Czekamy jeszcze na ruch Tottenhamu. Jeśli chodzi o Brighton, no to w tym momencie na miejscu siódmym. Trzy mecze bez zwycięstwa. Coś byś tutaj się zastanawiał nad tym, yy, że, że Brighton miewa swoje problemy, czy po prostu ciężki kalendarz się przytrafił? Nie, no też jak zobaczymy na no ten skład ludzki w, w Brighton w tej chwili, to tam naprawdę pojawiają się po prostu problemy kadrowe e, i oczywiście wystawienie Jamesa Milnera na, na, na doku w tym spotkaniu to jak emeryta wrzucić na roller coaster, więc no, no nie można <laughs> robić takich rzeczy, e, chociaż Roberto De Zerbi w pomeczowym wywiadzie stwierdził, że to absolutnie nie była wina Jamesa Milnera, e, a bardziej braku wsparcia ze strony innych zawodników, no i faktycznie ani Adingra, ani Baleba, ani Pascal Gross, e, których Moglibyśmy podejrzewać o to, że będą stanowili ten taki backup dla Jamesa Milnera i jakieś wsparcie przy odpieraniu ataków Manchesteru City. Oni też nie, nie wyszli na swoje wyżyny, i, i to był po prostu bardzo, bardzo słaby mecz słaby mecz Brighton. No, ale w ogóle, jeżeli spojrzymy na tą, na tą ich, ich defensywę, no, 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 oczywiście Louis Dunk to jest podpora i genialny piłkarz, ale Igor grający obok niego i ten Solimarcz gdzieś tam też pełniący, pełniący obowiązki defensywne. No to naprawdę nie wyglądało, nie wyglądało dobrze, no a pech chciał, pech ze strony Brighton, że na ten mecz wróciły dwie kluczowe postacie, bo wspominaliśmy już wcześniej o Johnnie Stone'sie, który powoli po tym urazie dochodzi do siebie i on w tym meczu w tym meczu zagrał od samego początku no i oczywiście powrót Rodriego no nie ma żadnego przypadku w tym, że z trzech spotkań, które rozegrał Manchester City bez Rodriego w składzie, kiedy ten pauzował za czerwoną kartkę, Manchester City przegrał wszystkie trzy i w tym meczu widzieliśmy jak wielką pracę wykonuje Rodri i jak wielką pracę wykonuje też John Stones, bo oni niejednokrotnie zamieniali się dosłownie pozycjami i to John Stones pełnił rolę tego defensywnego pomocnika, a Rodri gdzieś tam asekurował tyły i to po prostu funkcjonowało rewelacyjnie Dodatkowo, doku zagrał, zagrał świetny mecz, no ale jaki mógł zagrać mecz, kiedy miał taką autostradę na tej, na tej lewej, stronie, lewej stronie boiska? No bo James Milner, umówmy się, specjalnych problemów mu nie stwarzał. Dodatkowo, no piękny gol Erlinga Halanda, wykorzystanie błędu, bodajże balewy, jeżeli dobrze, jeżeli, dobrze, jeżeli dobrze kojarzę, ale w każdym razie jednego z zawodników Brighton, którzy zwyczajnie oddali Norwegowi futbolówkę. No i Bramka Alvareza, taki odrobinkę rykoszet, ale no też, też trzeba docenić, że znalazł się w odpowiednim miejscu, w którym miał się znaleźć. No i City komfortowo, bardzo komfortowo wygrało sobie to spotkanie. Dużo miłych słów ze strony jednego i drugiego menedżera po, jak i przed spotkaniem na swój temat, na temat swoich zespołów. Pep Guardiola mówił, że, że nigdy niczego nie można się spodziewać grając z ekipą Roberto de Zerbiego i jest przeszczęśliwy, że kontrolowali ten mecz przez większość spotkania nawet jeżeli w końcówce dopuścili Brighton do głosu, to właśnie stwierdził Pep Guardiola, że nie da się kontrolować drużyny Roberto de Zerbiego przez 90 minut, bo są po prostu zbyt dobrzy, żeby, żeby, to, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że dużo kurtuazji tutaj ze strony Pepa Guardioli, bo to był spokojnie mecz z takim Brighton, które, które City mogło kontrolować przez pełne 90 minut. Tak na dobrą sprawę pozwolili im tylko na, na jedną bramkę po, po kontrataku, po bardzo szybkim ataku, ale i tak myślę, że prosty i zwykły, szybki dzień w biurze dla obywateli. Dokładnie, dokładnie też jestem tego samego zdania, skoro było o Manchesterze City, to teraz może o Manchesterze United chcę na samym początek zadać pytanie gdzie i kim byłby Manchester United gdyby nie Scott McTominay który znów zdobywa bramkę, to on otworzył w tym meczu ten, ten dorobek strzelecki dla Manchester United, Oli McBurnie odpowiedział w 34 minucie i w 77 w ogóle zestawienie te strzelca zwycięskiej bramki i, i asystenta to takie dosyć niecodzienne Wiktor Lindelof podaje do jego Delota, a ten genialnym fantastycznym strzałem z dystansu wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie i ostatecznie to Manchester United wygrywa kolejne przegrane spotkanie Sheffield United, jeden punktów jeden punkt, przepraszam, to nawet nie można mówić w liczbie mnogiej. Minus 17, 17 straconych bramek, jeden remis tylko na ich koncie, generalnie tragedia. Jeśli chodzi o Manchester United to trochę lepiej niż Sheffield, 15 punktów, ale co ciekawe bilans bramek jako jedyni w top 10 mają na minusie, tylko, tylko 11 bramek strzelonych, 13 straconych. No i chcę też powiedzieć, że takie całkiem zaskakujące jest, jeśli spojrzymy sobie na expected goals w tym spotkaniu, bo jednak wyższe miał Sheffield United. Panie Krzysztofie, jakieś przemyślenia, jakieś wnioski? Czy tutaj napawacie to zwycięstwo optymizmem? Czy wlało w twe serce nadzieje na lepsze jutro? Ja zacznę może od innego tematu i troszeczkę odbiję twoje pytanie z samego początku tego wątku, kim byłby dzisiaj Manchester United, gdyby nie Scott McTominay i pozwolę sobie zacząć od tego, kim byłby dzisiaj Manchester United, gdyby nie Sir Bobby Charlton, który A, no, niestety zmarł w, w minioną sobotę i przyznam szczerze, że kiedy przeczytałem te, te informacje, to aż ugięły się pode mną nogi, bo to jest człowiek, bez którego tego klubu po prostu w tej chwili by prawdopodobnie nie było i jego historia w Manchesterze United, i historia tego, historia katastrofy w Monachium i później triumfu w pucharze Europy i w zasadzie tego, jaką był, jakim był ambasadorem klubu przez te wszystkie lata. Warto przejrzeć sobie social media obecnych i byłych zawodników Manchesteru United, którzy opowiadają właśnie o wpływie Serbobiego Charltona na, na ich karierę i na ich pobyt i przygodę w Manchesterze United. Więc, więc naprawdę wielka strata i wszyscy zawodnicy. Podkreślali, że to zwycięstwo z Sheffield United jest właśnie dla serbu Bego Charltona. No, oczywiście nie było to zwycięstwo przekonujące, nie było to zwycięstwo pewne. Ja oglądałem ten mecz drżałem momentami, bo nie byłem w stanie przewidzieć tego, że Sheffield United, które gra tak słabo, no, stworzy sobie jednak mimo wszystko te, te kilka sytuacji. To expected goals jest tak wysokie w ich przypadku. Wiadomo, że w pewnym, w pewnym sensie przez ten rzut karny, bo rzuty karne oczywiście zawsze troszeczkę podbijają ten, ten współczynnik ale no mimo wszystko mimo wszystko United dopuściło The Blades po prostu do zbyt wielu sytuacji, ja kiedy zobaczyłem Ryana Brewstera który wchodzi w, na początku drugiej połowy w miejsce Olego McBerniego to Byłem po prostu pewien, że z całą moją historią żartów z Ryana Brewstera to będzie ten zawodnik, który strzeli bramkę i który pogrąży Manchester United. Na szczęście udało się, udało się tego uniknąć. Scott McTominay z kolejnym golem, Scott McTominay też ze, ze sprokurowanym rzutem karnym. Tutaj to też trzeba wrzucić taki dosyć spory kamień do jego ogródka, bo wydaje mi się, że to był po prostu jego błąd techniczny. Bo on tą rękę aż wyciągnął do, do piłki. Oczywiście chciał zwiększyć sobie obrys swojego ciała, nie samą rękę. I zablokować piłkę, ale no, ostatecznie dostał, dostał piłką w rękę. No ale oczywiście strzelił bramkę. Jest najlepszym strzelcem Manchester United w Premier League z trzema golami. No i to, o czym wspominasz, że United ma fatalny bilans bramkowy, wiąże się przede wszystkim z tym, że napastnicy i zawodnicy ofensywni zwyczajnie nie strzelają bramek, bo Markus Rashford nie strzela. Rasmus Hojland, chociaż miał jedną świetną sytuację, taką sytuacyjną, intuicyjną, to też skończył ten mecz bez bramki. O Antonym Marsialu z grzeczności wspominać nie będę. Antony to jest też całkowicie inna, inna historia, bo to też jest taki Arjen Robben, tylko, e, tylko bez mózgu, po prostu Arjen, Arjen Robben bez mózgu i, e, i no, nie, nie wygląda to, nie wygląda to zwyczajnie najlepiej w jego przypadku. E, więc Manchester United przepchał to spotkanie, zwyciężył. Był jeszcze, była jeszcze sytuacja Amrabata, który trafił, nie wiem, czy w spojenie mm -hmm. czy w poprzeczkę, ale taki atomowy dosłownie strzał e, w jego wykonaniu no i byłem w szoku na sam koniec kiedy to właśnie Wiktor Lindelof przytomnie dostrzegł, dostrzegł Diogo Dalota Diogo Dalot, który ma historię strzelania w trybuny dłuższą niż historia Manchester United, trafił praktycznie idealnie, być może Wes Foderinga mógł zrobić coś więcej, być może nie. Miał to na rękach chyba, nie? No. Miał to na rękach i znowu prawdopodobnie nieco większy zasięg pozwoliłby, pozwoliłby tę te, te piłkę wyłapać wybić, ale też trzeba oddać Diogo Dalotowi, że było to mocne, precyzyjne Uderzenie. No ale jeżeli spojrzymy tak całościowo na Manchester United, no to okej, okay, jest wygrana 2-1 z Sheffield United, jest wygrana 2-1 z Brentford, obie wyszarpane w bólach, obie nieprzekonujące, obie bez absolutnie żadnego pozytywnego stylu. No i gdzie zmierzamy idąc w kierunku spotkania z Manchesterem City? Nie no, krzychu, pozwycięstwo, owe pozwycięstwo. E, tak ci powiem. Ale, ale to zawsze te derby Manchesteru pewnie stresują delikatnie, ale to myślę, że wszystkie drużyny, z którymi akurat mierzy się Manchester City, miewają podobne odczucia. W każdym razie ten mecz na pewno zachęcamy, może być ciekawy. E, I co? Myślę, że tu możemy sobie postawić kropeczkę. Jeśli chcesz coś dodać, to szybko mów. Jeśli nie, to nie. przechodzimy. Do meczu yy, hmm. Nottingham Forest kontra Luton Town. Chcę powiedzieć, że pokazali panowie z Luton Town charakter. Pokazali, że chcą powalczyć w tym sezonie o utrzymanie. Ale chcę powiedzieć, że Dotingham Forest to chyba myśleli, że tu już się nic nie wydarzy. Chris Wood, dwie bramki Chrisa Uda i było tyle. Było tyle, żebyśmy w tym odcinku cieszyli się. Uwaga, z hat tricka Chrisa Uda. Niestety, trzecia bramka padła ze spalonego. Ubolewamy, bo Chris Wood to jeden z bohaterów naszego programu przez lata. Obecny obok nas przez lata cieszymy się z każdej jego bramki. Antony Elanga ogólnie też dwie asysty, tak więc stary znajomy Krzysztofa Bieleckiego. Um, kiedy w 76. minucie Chris Wood wbił gola na 2 do 0? No to powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy, absolutnie wszyscy, myśleliśmy, że tak już się ten mecz zakończy. Nie wiem czy ty też masz takie wrażenie, ale Andros 1000 dał taki sygnał, bo to on dorzucił tą piłkę w pole karne, gdzie zrobił się mały kocioł i ogbenę zdobył bramkę na 2 do 1 i w samej końcówce Adebayo na 2 do 2. I to nie chcę powiedzieć, że to bliźniaczy mecz jak Arsenal i Chelsea, bo, bo, bo po prostu nie, ale no historia podobna, tak? No bo jednak drużyna, która przegrywała 2 do 0 i wydawało się, że nic już nie zrobią, jednak ten remis urwała. Tutaj moim zdaniem też absolutnie ekipa Nottingham Forest może, może bardzo żałować, że nie udało im się tych trzech punktów zdobyć, a dla nich też. Te, te dwa punkty więcej by się przydały gdzieś tam w tej walce o y, utrzymanie. Jeśli chodzi o Luton, każdy punkt na wagę złota, więc naprawdę mam olbrzymi szacunek. E, Luton jest na miejscu 17 w tym momencie, nie w strefie spadkowej, tak więc e, naprawdę nieźle to wygląda. I to, co też wyróżnia Luton Town na tle y, y, drużyn, które są pod nimi, czyli Berlin, Bormouth i Sheffield United, no ten bilans bramkowy, który nie jest aż tak zły, no bo mają 9 bramek straconych, ale zobaczmy na Berlin, Bormouth i Sheffield, gdzie tam jest 16. 14 i 17 odpowiednio, tak więc no, można też jakoś pozytyw, w pozytywnym kierunku spojrzeć na Luton Town. To jest chyba pierwszy raz, kiedy, kiedy ja o tym mówię w programie Krzysztof. Nie, no ja myślę, że sporo pozytywów mimo wszystko możemy z tego startu sezonu Luton Town wyciągnąć. Wiedzieliśmy o tym, że to nie będzie ekipa, która seryjnie będzie punktowała, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że oni grają najmniej bojaźliwie z tych wszystkich Beniaminków, mimo że Burnley może nie gra bojaźliwie, może to nie jest dobrze powiedziane, Burnley gra po prostu troszeczkę niemądrze, ale Luton Town naprawdę pokazuje charakter w tych spotkaniach i oni udowadniają, że bez walki nie spadną z tej ligi, więc więc to jest tylko, tylko dobra oznaka dla nas, bo te ich spotkania będzie się naprawdę przyjemnie oglądało. No ale kiedy, w ogóle to było dziwne spotkanie, bo w tej pierwszej połowie nie działo się absolutnie nic i to, że tam w drugiej połowie padło nawet pięć bramek, jeżeli, jeżeli tą jedną byśmy jeszcze uznali, a cztery oficjalnie uznane, no to po przebiegu pierwszej części tego spotkania nigdy bym się nie spodziewał, a kiedy zobaczyłem już dwa gole Chrisa no to nigdy nie uwierzyłbym w to, że Luton Town wyciągnie ten wynik, no a tutaj się udało. I wspomniałeś o Androsie Tauzendzie. Tak, ta ekipa potrzebuje takiego doświadczenia i potrzebuje piłkarzy, którzy na poziomie Premier League zjedli zęby, no miał tym takim impulsem być rozbarklej, nie do końca wyszło. Może uda się właśnie z Androsem Tauzendem, który, który niedawno dołączył do klubu, i być może to on będzie tą postacią, która gdzieś natchnie Luton do tego, żeby te spotkania wygrywać, żeby, żeby punktować regularnie. Ja wciąż nie, nie, nie typuje Luton do, do utrzymania się w Premier League, chociaż patrząc na to, jak słabe są Sheffield, Burnley i e, e, Boże, i Bournemouth oczywiście, to, e, to, to, to dlaczego nie? Ja mam wrażenie, że ta czwarta drużyna po prostu wylosuje się gdzieś na etapie całego, całego sezonu i będziemy, będziemy mówić o najsłabszej utrzymanej drużynie w historii Premier League, e, bo, bo na to to wszystko wskazuje i do tego to w tej chwili zmierza, e, ale zdecydowanie spotkania Luton tam będzie można oglądać z dużym Uśmiechem i z wielkimi emocjami, bo to jest ekipa, która zwyczajnie nie będzie składała broni w żadnej sytuacji. No, a wspomniałeś, że ja nie mogę też nie, nie powiedzieć o Chrisie Woodzie, który, który zaliczył takie odrodzenie małe w tym spotkaniu. Ja nigdy nie spodziewałem się, że zobaczymy jeszcze dwie bramki Chrisa Wooda w jednym spotkaniu, a tu mogliśmy zobaczyć nawet trzy. I jeżeli faktycznie, jeżeli faktycznie ta trzecia bramka Chrisa Wooda by wpadła, to byłoby mi naprawdę szkoda, Luton Town, bo wykonali kolosalną pracę, żeby te dwie bramki, te dwie bramki odrobić. Ale też, mimo wszystko, Chris Wood na swojego hattrika zasłużył. Tak jest. No, wielka szkoda, że to się nie udało. To zawsze są fantastyczne historie. Przechodzimy dalej. Bormów kontra Wolverhampton. Zemsta Gary'ego Onila. Inaczej, dwa do jednego pokonane wisienki przez wilki. No i Gary Onil może powiedzieć: No i co? No i co, kochani? Bormów, zero zwycięstw w tym momencie. Tylko trzy remisy ekipa Ireoli. No a szczerze mówiąc, to spotkanie nie wyglądało źle i, i długo zapowiadało się, że, że Bormów może tutaj powalczyć o trzy punkty. Dominik Solanki w 17 minucie po asyście Billinga na 1 do 0. No ale druga połowa, no to najpierw gol Mateusa Kuni, później czerwona kartka Kuka za to, jak potraktował głową. Huang Hichana. No Zagrzał się trochę, Kuk, to było zdecydowanie niepotrzebne. Praktycznie w samej końcówce meczu, w 88 minucie, kalajdzić się na 2 do 1 i to wilki cieszą się ze zwycięstwa. Też troszkę elektryki przy jednym ze straconych bramek. Z takie dosyć <coughs> niebezpieczne podanie do Billinga. Billing stracił piłkę. No, i wyglądało to tak, a nie inaczej. Wolverhampton, 12 miejsce. No, i ta ekipa Garego Onila wygląda dużo lepiej niż zapowiadaliśmy to na początku sezonu, bo przypomnę, że Wolverhampton była. Um, z, mam wrażenie, że zwłaszcza przez nas, ale, ale też przez innych ekspertów. Do ale spraw tam był inny menedżer. Tam był inny tak. menedżer wtedy. To trzeba podkreślić, że był inny menedżer. Ale no zdecydowanie Wolverhampton nie wygląda na ekipę, która miałaby dołączyć do śmietanki, która znajduje się w tym momencie na samym dole tabeli. No a do tej śmietanki należy Bormów, gdzie 25% sezonu za nami, a tam na, na tej liczbie zwycięstw cały czas widnieje 0, a miało być przecież dużo lepiej nie jest. Niestety, niestety. Dla sympatyków Bormów na pewno, niestety. No, i tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, wielka zemsta Garego Onila 2 do 1 zwycięża Wolverhampton. W ogóle widzę, że na flash score Craig Dawson najwyższa ocena. Boże, zawsze jak Craig Dawson jest doceniany. To mnie to cieszy. Nie wiem dlaczego. Krzysztof, ty o tej zemście, co tam ciekawego masz do powiedzenia? O zemście, no nie wyszło Andoniemu i Reoli na razie w Bormów. I ja największy, największy problem odnośnie tego wszystkiego tutaj znowu wrzucę, wrzucę Maciejowi kamyczek do ogródka, który nabrał nas wszystkich na nowego menedżera Bormów i stwierdził, że to jest game changer i że ten kontrolowany chaos będzie robił robotę w wykonaniu wisienek. No a aktualnie wygląda to tak, że Wolf zwolnił, Bormów zwolniło Garego Onila, że przez to, że chcieli grać bardziej atrakcyjny futbol. Przez to, że chcieli mieć menedżera z wizją. A jeżeli mielibyśmy spojrzeć sobie dzisiaj na te dwie ekipy, na Bormów, w którym Andoni i Reola miał praktycznie cały okres przygotowawczy do przepracowania i mógł ustawić, przygotować tę drużynę po swojemu, kontra Wolverhampton Garego Onila, który przejął to po hulenie Lopetegim w ostatniej możliwej chwili, w ostatnim możliwym momencie, to ja stwierdziłbym, że to Wolves wygląda na ekipę z większym pomysłem i z większą swobodą gry w piłkę na ten moment I, i to było widać w tym meczu. Oczywiście, Bournemouth strzeliło jako pierwszą bramkę, Bournemouth na własne życzenie pozbyło się pozbyło się jednego zawodnika z boiska, no bo to, co zrobił Luis Cook, no to, to jest po prostu amatorka i to jest to... O, oczywiście, Hwang Hichan wykorzystał tę sytuację, padł na, na murawę niczym rażony piorunem, e, no ale dał mu do tego pewne, pełne prawo jego przeciwnik i e, zawodnik Wolves po prostu to wykorzystał e, i przez to Wolverhampton mogło grać e, jednego zawodnika więcej i następnie to, po, tą przewagę po prostu wykorzystali. E, to, jaki błąd popełnił Neto, to jest no, no, absolutne nieporozumienie, bo wrzucił, wrzucił na minę Filipa e, Billinga, który, o, bodajże Filipa Billinga, już teraz, teraz nie tak. jestem pewien, ale chyba Filipa Bilinga, który stracił, który stracił piłkę, na Kalajdzic doszedł do takiej sytuacji, że mógł się zapytać golkipera, golkipera Burmów, w który ruch chce mu strzelić, no i dokładnie to zrobił, strzelił na 2-1. No i Wolves póki co wychodzi na takiego małego zwycięzcę tego sezonu, bo nie wiem, jak wyglądałaby ta drużyna pod wodzą Hulena Lopetegiego. Nie wiem, czy to jest trener, który z tej zbieraniny, która tam się w tej chwili stworzyła w ekipie Wilków Ukręciłby cokolwiek. No a Gary O'Neill nauczył nas już właśnie w tej swojej pracy rok temu w Bournemouth i nauczył nas tego też w tej chwili już w Wolverhampton, że on z naprawdę ograniczonych zasobów potrafi zrobić drużynę punktującą regularnie i, potra i drużynę stawiającą trudne warunki niemalże każdemu przeciwnikowi. Więc ja nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby Gary O'Neill tymi dwoma, dwoma okresami pracy zapewnił sobie jakąś ciekawszą robotę w niedalekiej przyszłości. No wiadomo, że może nie. Ekipę walczącą o europejskie puchary, ale kiedy komuś większemu będzie się paliło pod nogami, no to być może właśnie sięgnął po Garego Nila, który no, powoli buduje sobie taką reputację dobrego strażaka, ale nie tylko uh -huh. strażaka, też, też trenera, który te drużyny. To, no, to jest, ja jestem przekonany, że to jest menedżer, który dokończy z Wolverhampton ten sezon. Nie wiem, dlaczego miałby nie zacząć kolejnego. E, więc, więc menedżer, który z niczego zbuduje coś, może taki menedżer na przetrzymanie jakiegoś projektu przed docelowym, docelowym trenerem. Wiadomo, że to zawsze będzie, będzie trochę nie w porządku wobec tego, tego szkoleniowca, ale tacy ludzie też są potrzebni. Tak, zostaje drewniane i zostaje murowane, odchodzi tak. wtedy i, i idzie ratować kolejną ekipę. Dobrze, niech to będzie tyle w takim razie, jeśli chodzi o ten temat. Lecimy sobie dalej. Brentford kontra Berlin, zwycięstwo pszczół 3 do 0, aż tak, tak więc takie zwycięstwo bardzo, bardzo przekonujące. Jeśli chodzi o bramki w tym spotkaniu, Wisa, Mbemo i Godos, no i też Nil Mope był bliski strzelenia bramki w tym meczu. Bramki generalnie nie dobre zdobył asysta, ale chcę powiedzieć, że Nil P bardzo aktywny w tym spotkaniu. Genialny mecz. Nie, bramki był. Tak. No, Mopę jakby stara się. <noise> Ewidentnie się stara, i może wkrótce zacznie też wpadać na jego konto kolejne kolejne bramki. Widać, że tutaj, no, bardzo, bardzo to spotkanie aktywne i generalnie ten mecz bez większych problemów, jeśli chodzi o Brentford. Gładkie zwycięstwo, gładko im bardzo poszło, i myślę, że to jest naprawdę alarm. Że to jest duży alarm dla Bernie, bo jeśli oni, jeśli drużyna, jeśli Brentford po prostu robi na nich przejazd, czyli drużyna, z którą teoretycznie powinni rywalizować, no bo Brentford jest przecież 14 w tabeli, wcale nie tak jakoś daleko oddalony od Burnley, no to musi nam się zapalić lampka, że jest po prostu coś nie tak, że ekipa Kompanego ma problem, Jedno zwycięstwo tylko w tym sezonie to było zwycięstwo z Luton Town. No i co? No, Barney, mam wrażenie, że aspiracje miało nieco wyższe niż rywalizacja tylko z tymi czterema drużynami, tak? Które są gdzieś tutaj na, na, na samym dole. No, ale tutaj Brentford pokazało, że jest wyraźna różnica, panie Krzysztof. No zdecydowana różnica. Thomas Frank w ogóle wspominał po tym meczu, że z takimi problemami kadrowymi, jakie ma, jakie ma jego ekipa i z problemami z zawieszeniami, oni mimo wszystko notują taki performance właśnie jak w meczu z Burnley i był pod wielkim wrażeniem tego, co zaprezentowali jego zawodnicy i faktycznie trzeba było być pod ogromnym wrażeniem, bo Brentford zagrał kapitalny mecz. Ja skupiłbym się tutaj przede wszystkim na właśnie Nilu Mopé, który był elementem praktycznie każdej bramkowej akcji i było mi go naprawdę szkoda, że on tej swojej bramki nie zdobył, tak. bo ta jego seria meczów bez zwycięstwa jest już naprawdę długa i bez gola. On, on bez, bez gola oczywiście i on naprawdę na tą bramkę zasługuje. Tutaj był, był ten gol ze Spalonego, później była sytuacja, w której no, troszeczkę spanikował będąc sam na sam z bramkarzem mhm. i ostatecznie sprzed linii bramkowej piłka po jego, po jego zblokowanym uderzeniu została wybijana. Później też taki groźny sytuacyjny strzał z pola karnego, ale poza tym on i nakręcił te, te akcje, w której bramkę zdobył i zanotował bardzo przystą, przytomną asystę do, do Bemo. E, więc to jest piłkarz, którego potrzebowało Brentford pod nieobecnością pod nieobecność Ewana Tony. piłkarz, który e, wiadomo, Evan Toney był tym zawodnikiem, który i strzelał bramki. I kreował dla drużyny, i pracował dla drużyny, i utrzymywał piłkę, pomagał w kreowaniu ataków. Nilmo Mopé nie robi tego pierwszego, czyli nie strzela bramek, ale w tych pozostałych aspektach gry na Toneja, on naprawdę dobrze się odnajduje i jeżeli obok niego są piłkarze właśnie jak Wissa i Brian Bemo, którzy są w stanie dorzucić bramki do tego, to myślę, że Thomas Frank będzie mimo wszystko i tak bardzo zadowolony właśnie z Nila Mopé, bo on wykonuje dla tej ekipy kapitalną robotę. No a Burnley... No, to, to samo w zasadzie, to samo co, to, co cały to czas co i to samo co co tydzień i e, okej, okay, możemy mówić, że oni nie powinni grać swoim stylem gry z zespołami pokroju, nie wiem, Manchesteru City czy Liverpoolu, e, no ale Brentford jest ekipą, którą myślę, że nawet z takim składem, jaki ma w tej chwili e, Vincent Company e, i bardziej mogliby z nimi zagrać na zasadzie tego, e, tego meczu z Championship, że, że to by była ta ekipa Brentford właśnie, e, z którą Burnley mogłoby Porywalizować na, swoje, na swoich warunkach. No a tymczasem tu nie było żadnej dominacji, bo posiadanie piłki mniej więcej równe. No a jeżeli chodzi o już jakiekolwiek tworzenie sobie sytuacji, no to Burnley całkowicie w tym meczu nie istniało. Van Kompany jak mantra powtarza po każdym meczu, że oni się uczą ligi, że są to brutalne lekcje, ale oni ich po prostu potrzebują. No tylko pytanie, czy, 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 czy właściciele Burnley w którymś momencie nie stwierdzą, że ta nauka trwa już jednak odrobinę za długo? Bo jak sam przytomnie wspomniałeś na samym początku programu, jest to już jedna czwarta sezonu. No a Burnley na razie leci prosto do Championship i jeżeli spadliby w takim stylu, to absolutnie nic pozytywnego byśmy z tego sezonu i wykonali, nie zapamiętali. Dokładnie, e, dokładnie tak, zgadzam się z Tobą. Na sam koniec mamy starcie Newcastle United i Crystal Palace. To już ostatni mecz do omówienia na Znowu dziś. Palace na koniec. E, z... O matko, nie no, przysięgam, że nie, nie było to zamierzone. Przysięgam, że nie było to zamierzone. Po prostu zostawiłem sobie na końcu, no bo co tu dużo mówić. Co miało wpaść w tym meczu dla Newcastle? To, to, wpadło. to wpadło. Jacob Murphy w ogóle, co za mecz? Dwie asysty, bramka, jak się w ogóle ucieszył z tej bramki, która tam jeszcze była sprawdzana. Sean Glost, Longstaff zdobył bramkę, Callum Winston zdobył gola No i naprawdę, na no, co miało wpaść dla Newcastle? To wpadło. Newcastle jakiś czas lubi sobie takie wysokie zwycięstwo nad jedną z ekip zrobić. Wyglądają naprawdę przyzwoicie, tak jak już mi Krzysztof wcześniej wytknął, to oni są najlepszą ofensywą, jeśli chodzi o ten sezon Premier League. Mecz z Sheffield United miał tutaj ogromne znaczenie, ale też na przykład takie starcie jak z Crystal Palace, no to na pewno robi robotę. No i też jak masz, masz taki szeroki skład, że właśnie na przykład Jacob Murphy potrafi robić takie rzeczy. Sean Longstaff, który też. Dobrze się odnajduje, no to naprawdę Newcastle robi wrażenie i, i robi tutaj robotę. Crystal Palace jest drużyną, którą wymieniamy jako ostatnią, i to też, myślę, nie jest przypadek. No, Sean Longstaff w ogóle strzelił już dwie bramki w tym sezonie Premier League. To jest jego najwyższy dorobek w karierze, więc to, tak już jest. Dla niego, to już jest dla niego historyczny sezon, a zobaczymy, co jeszcze przyniesie. W ogóle bardzo dużo ciepłych słów można było powiedzieć o całej tej prawej stronie boiska w Newcastle United, czyli właśnie Joshua Murphy'm, Kieranie Trippierze i Seanie Longstaffie, który w środku boiska, właśnie bliżej tej prawej strony operował. Oni wyglądali w tym spotkaniu naprawdę rewelacyjnie. Jacob Murphy, i robił, e, robił rzeczy, o którego, o którego po prostu nie posądzałem, bo e, no, ta pierwsza bramka, jasne, dosyć przypadkowa, świetnie wypatrzył go Kieran Tripier i, e, i, i Murphy przelobował przypadkowo, dosyć mocno przypadkowo golkipera, e, ale później asysta do, do, do Gordona, no to to, był, to było podręcznikowe zagranie. E, jeszcze duże pretensje początkowo miały do niego właśnie Tripier, że nie zagrał mu piłki, bo on bardzo dobrze podłączał się, e, podłączał się nieco szerzej do tej akcji, e, a Murphy zagrał, no, no idealnie. Na nos, na nos do Gordona ten, ten trafił, trafił do siatki. Kapitalne zwycięstwo Newcastle United, kolejne i pokaz siły tej drużyny. Ja mam wrażenie, że kiedy oni mają swój dzień, to są w stanie absolutnie rozszarpać każdego i nie pokonać, tylko rozszarpać, bo e, oni z takiego dobijania tych przeciwników i strzelania im dużej ilości bramek czerpią, mam wrażenie, podwójną satysfakcję e, i ta drużyna jest naprawdę, naprawdę naładowana. E, tak, odnośnie Newcastle, nie wiem, czy śledziłeś w ogóle jakoś mocniej tą sytuację Sandro Tonalego z tym jego ewentualnym zawieszeniem. Oj, nie, nie, nie śledziłem niestety. to okay, Nie powiem bo... nic ciekawego na ten temat. Bo ja, ja, też, ja, też, ja też jakoś mocno tego, mocno tego nie zgłębiałem, ale no jeżeli Sandro Tonali faktycznie miałby być w jakimkolwiek stopniu zawieszony, no to to będzie duży, bardzo duży cios dla Newcastle United. ten mecz z, ten mecz z Crystal Palace zaczął na ławce rezerwowych, ale no jeżeli miałoby go zabraknąć na dalszą część sezonu, no to będzie naprawdę wielka strata dla Newcastle. Tak jest. Na sam koniec, jeśli chcesz, bo no, tak, żebyśmy dobili może jeszcze za 4 minutki, żeby nasz program zachował standardowy wymiar czasowy, możemy trochę zapowiedzieć Tottenham, o Tottenham Fulham. Dzisiaj o 21.00 To spotkanie, czego ty się spodziewasz? Gładkie zwycięstwo Tottenhamu i um, samotne liderowanie już w tym momencie. No, powiem ci, że to by było naprawdę coś dla Tottenhamu, nie? Po, po tej jednej czwartej sezonu pierwsze miejsce by było. Tottenham w tym sezonie Invisibles, więc wiesz, ja nie no spodziewam no weź, się weź, żadnych stary. innych rzeczy niż, niż zwycięstwa Mogę Tottenhamu w tym meczu i pewnego rajdu po Mistrzostwo Kraju. Kurde, co to by była za historia, że Harry Kane faktycznie odchodzi i w pierwszym sezonie od razu Tottenham zgarnia Mistrzostwo. No, byłoby mi strasznie żal Anglika, bo pracował na to przez całą swoją karierę, a tutaj Anż postekoglu wywinąłby mu taki numer. Ja wierzę, kibicuję szczerze, no nie wierzę już w to, że Manchester United zgarnie mistrzostwo Anglii w tym sezonie, bo musiałbym być skrajnym idiotą, gdybym, gdybym w to wierzył, więc oficjalne stanowisko Krzysztofa Bieleckiego w kontekście rajdu o tytuł w Premier League, kibicuję Tottenhamowi i trzymam kciuki za Tottenham, nie. żeby to oni zgarnęli, zgarnęli puchar co za wygranie on... Premier League. Tak. Po co ja pytałem? <laughs> Po co ja ten temat ruszałem? Rozumiem, nie że ty no. też kibicujesz Tottenhamowi i masz nadzieję, że nie pokonań przejdzie przez Ja się boję ten tego sezon. Tottenhamu, ja nie chcę. Co to, co to ma być? No. Yy, oczywiście, ci, którzy wspominają, że Tottenham w zasadzie na przykład rywalizował z Luton, tam z Burnley, z Bournemouth, z Sheffield, z tymi drużynami z końca tabeli i ci, którzy właśnie są sceptykami mówią, że poczekajmy na, na gorszy termin Tottenhamu, ale no nie, ja się poważnie obawiam <grym> i boję, bo no co to w ogóle by było w pierwszym sezonie Enja Postekoglu takie rzeczy I, i nawet jeśli Tottenham dzisiaj wygra z Fulham, wskoczy na pierwsze miejsce, to naprawdę już będzie coś nad Manchester City, nad Arsenalem. Dominacja, po, powiem, dominacja Australijczyka. Sezonu. Problemy, problemy, problemy rywali <grym> Tottenhamu, tutaj się jawią na horyzoncie. Dajcie, dajcie znać w komentarzu, jakiej drużyny najbardziej nie chcielibyście, żeby wygrała Premier League w tym sezonie. Nie kogo chcielibyście, ale jakiej drużyny najbardziej nie chcielibyście, żeby wygrała Premier League w tym sezonie. To mnie ciekawi. Ja bym nie chciał Tottenhamu, a ty? No wiadomo, że Liverpool, nie? To, to jest. Kibic Manchester United nie może wskazać raczej innej drużyny niż, niż Liverpool. To jest ta największa rywalizacja, więc no ode mnie mimo wszystko Liverpool. Okej, okay, a no, pociągnijmy temat. A druga drużyna? Której bym nie chciał, żeby wygrała mistrzostwo w tym sezonie? No, 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 no. No, no, no wiesz! <laughs> No ja, no ja właśnie wiem dlatego cię ciągnę a, a, za język nie no Arsenal, Arsenal zdecydowanie zdecydowanie Arsenal e, to, to być okay. może, może jest to śmieszne z perspektywy kibica Manchester United bo e, oczywistą odpowiedzią wydawałoby się pewnie Manchester City e, ale ja troszeczkę wychowałem się na tych pojedynkach z Arsenalem i zawsze dla mnie ten drugim rywalem zaraz po Liverpoolu był właśnie Arsenal i e, mhm. no, ta rywalizacja właśnie e, Arsena Wengera z Sir Alexem Fergusonem, Roy Kina z Patrykiem Vieirą, e, Rudwan van Nist Mr. Loy, tam rywalizujący z piłkarzami Arsenalu, później Robin Van Persie przechodzący przecież z Arsenalu do, do United. No, dla mnie to jest taka rywalizacja, która ma w sobie to coś, no i tą drugą drużyną definitywnie by, byłby Arsenal. Ja chyba Chelsea. Ja, ja chyba Chelsea by, bym, bym nie chciał. No jakoś jeśli, jeśli chodzi o te sympatie klubowe, to, to Chelsea gdzieś tam się znajduje po, po drugiej stronie, ale to na pewno. To też nie tak, że, że, że jakoś dużo, na pewno nie chciałbym po prostu, żeby to Tottenham zdobył to, to mistrzostwo, ale gdybym miał gdzieś tam tą to, to drużynę numer dwa, to, to chyba Chelsea. Zawsze z tej Chelsea do nas przychodzą piłkarze, którzy sabotują, wiesz, ja po prostu wam jakoś mi się źle kojarzy. Ale to wy za się. nich płacicie nie. duże pieniądze. <laughs> Dobra, bo teraz już zaczęliśmy tematy na sam koniec, gdzie już głowa boli. Piszcie... Jacy, jakich wy, jakie wy byście wybrali drużyny? Możecie też na sam początek powiedzieć, komu oczywiście kibicujecie. No dobrze, Krzysiek trzyma kciuki za Tottenham, ja trzymam kciuki za Arsenal. I zobaczymy co to, co to będzie. Zachęcamy Was wszystkich do obejrzenia o 21. meczu Tottenham Fulham, a my się żegnamy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz odpowiadając na jedno z pytań, które padło podczas całego tego programu. No i co? Cieszymy się, że przerwa na prezentację już się skończyła, oby było ich jak najmniej. <laughs> e, chyba jeszcze jedna w tym roku nas czeka. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobrze, nieważne. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłego, miłego tygodnia wam życzę. Mam nadzieję, że ten poniedziałek był trochę lepszy dzięki naszemu programowi. Trzymajcie się i cześć.